najmądrzejszy człowiek żyjący, którego znam, Smok Eustachy, mawia, że istnieją dwa rodzaje kobiet. I dziś, z okazji 1 kwietnia Prima Aprilisu, przyznaję mu uczciwie rację. Smok Eustachy ma rację. Istnieją dwa rodzaje kobiet. Kobieta na początku swojego życia, jej się wydaje, że jest księżniczką, a zupełnie nie jest. I to jest kobieta nieogarnięta według Smoka Eustachego. Aż przychodzi taki moment, kiedy kobieta w swej wierzy w to, że jest księżniczką, próbuje pływać. I dopiero jak jej się naleje wody do uszu, dopiero wtedy potrafi się ogarnąć. I tu zgadzam się ze Smokiem Eustachym. Większość młodych kobiet to są samiczki nieogarnięte, czyli takie, które nie wiedzą, czego chcą. Ale z biegiem kalendarza tak im się w życiu wydarza, że zaczynają rozumieć, po co żyją. I jeżeli taka kobieta nieogarnięta trafi na mężczyznę, to mężczyzna może dać jej największy prezent dostępny kobiecie, czyli pozwolić jej, żeby się ona ogarnęła, zanim osiągnie pełnoletność. Gdyż kobieta w pewnym wieku patrzy w lustro i widzi, że jest pełna. Pełna lat, czyli jest pełnoletnia. I zanim osiągnie ten moment, mądry mężczyzna może kobiecie dać szansę, żeby ona nie traciła czasu na ogarnianie się, tylko żeby ona, kobieta, weszła w dorosłe życie i cieszyła się życiem, zanim zacznie patrzeć na siebie z dystansem. I dlatego, drodzy panowie, apel do was. Już nie będę marudził, już teraz będę do was mówił w sposób taki, żebyście zrozumieli, żeby do was dotarło. Drodzy mężczyźni, jeżeli masz kobietę ukochaną, to możesz zrobić najlepszą rzecz na świecie, jaka tylko jest, jaka jest. To możesz dać kobiecie to, co kobiecie przywróci nie tylko rozum, ale co jej przywróci nie tylko szczęście, ale co jej pozwoli wrócić do życia. Że kobieta będzie mogła korzystać z tego życia i cieszyć się życiem. Należy pozwolić kobiecie się ogarnąć, czyli należy kobietę lekko zmanipulować. Zazwyczaj wystarczy lekko. Czasami się zdarza, że taka osobniczka jest bardzo uparta i trzeba to zrobić ciężko. I dlatego, jeżeli jesteś tak inteligentnym mężczyzną jak Smok Eustachy, to jesteś w stanie poradzić sobie z każdą niewiastą. Tylko, jeżeli jesteś tak mądry jak Smok Eustachy, to może dojdziesz do wniosku, że czasami szkoda wysiłku, że czasami lepiej jest, niech ona się ogarnia u kogo innego, gdyż możesz dojść do wniosku, że ty też chcesz się cieszyć życiem, a nie tylko
być nauczycielem i ogarniaczem smoku Eustachy wszystkiego dobrego z okazji 1 kwietnia.